ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान त्रिमंदस्य जागरणाशय चक्षुर्मीलन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तुझे शायन चिता में भगवद गीता रुद्राव जिशोंते वर्षत दोजिश अहम क्या आत्मा आत्मा उषा गुड़ाकेशा गुड़ाकेशा ओ अर्जुन सर्वभूता सर्वभूत wszystkich żywych istot. आश्रय स्थिता Ashraya sthita, usytuowane w sercu. Aham, ja jestem. Adi Adi, początkiem. cha Ja również. madhyam Madhyam, środkiem. cha Ja również. bhutanam Bhutanam, wszystkich żywych istot. antaha Anta. aham Koniec. eva Pewnością. Pewnością. cha Ciao. cha Ciao. I. I. aham atma gurakesha Aham Atma atma gurakesha Gurakesha. sarvabhutasya sthitaha Sarvabhutasya sarvabhutasya sthitaha. sthitaha Aham aham ajam cham agacham cha. bhutanamanta eva cha Bhutanam bhutanamanta anta eva eva cha cha. Aham atma gudakesha. aham Aham atma atma gudakesha gudakesha. Sarva bhutasya sthitah. Sarva sarva bhutasya sthitah. bhutasya Aham adishta madhyam cha. Aham adishya mahyam cha. sthitah Bhutanam anta eva cha. Bhutanam anta eva cha. bhutanamanta eva cha Aham atma gudakesha. Aham Namatma atma Gudakesha gudakesha. Sarva bhutasya sthitah. Sarva Aham adishya madhyam cha. Bhutasya Aham Madhyamscha Bhutanam anta eva cha. Bhutanam anta eva cha Kto Ahamatma Gudakasha Ahamatma Ahamatma Gudakasha Sarva Bhuta Astitah Sarva Sarva Bhutasya Stifa. Bhutasya Aham Aham Adishcha Adishya Madhyamcha Madhyamcha. Bhutanam Anta Evacha Bhutanam Bhutanam anta eva cha. Evacha Kto jeszcze? Dobrze. Aham atma Gurakesha. Gurakesh. Arjun imya yes Gurakesh ta. To Arjun zadał pytania so keshu cha bhaveshu. Jak mogę zawsze o tobie myślisz, Krishna? My jesteśmy sługi Krishna, a my mamy, to jest nasz biznes. Kto pyta, jaka jest twoja praca, to nasza praca jest, my jesteśmy sługi Krishna. A ja zawsze pamiętać o Krishna, to
jako sługa, to jest, co my potrzebujemy. Gdy sługa zawsze pamięta swój szar. A to jest doskonalności życia, gdy nasze myśli są wypełnione Kryszną. Bo są dwa rzeczy. Pierwsze jest Kryszna. Kryszna to oznacza największa osoba, tak? To jest najwyższa prawda. A druga rzecz jest Maja. Kiedy my myślimy o Kryszna, tak, to automatycznie nie myślenie o Maji. A kiedy nie myślimy o Kryszna, myślimy o Maji. Zatrzym, ludzie pytają, jak mogę zatrzymać nasze myślenie, bo bardzo mocno myślimy o materialnym świecie. Nie ma umysłu na kontrolę. Cały czas idzie to tak, takie myślenie. No, zatrzymane myśli to jest bardzo trudno, tak? Dlaczego? Bo my cały czas myślimy coś. A ten coś jest bardziej o świat materialny. Ale myślenie o Kryszna automatycznie oznacza, że nie myślimy o Maji. Kryszna jest Surya Saman, Maja jest Andhakar. Jaha Kryszna ta, nahi Maja jest Andhakar. To kiedy kto jest ta żywa istota, kto jest, jak powiedzieć, on jest na świadomość Kryszny, tak? To znaczy, my wychodzimy za ciemności dzięki świadomości Kryszny, tak? Więc dlatego Arjun pyta, kieshu cha bhaveshu, jak my myślimy Kryszna, jak możemy pamiętać o Ciebie na ten świat materialny, tak? A Kryszna na siódmym rodzaju powiedział, Vasudev sarvam iti samahatma sadurlava. Kryszna powiedział, mówię, że jestem wszystkim. I nie ma niczego poza Bogiem, tak? To przykład jest ogień. Ogień siedzi w jednym miejscu, ale jego energia rozprowadzona w pewnym pomieszczeniu. To podobno jest Bóg. Bóg siedzi na Golu Vrindavan, a jego energie są widoczne wszędzie, tak? Wszędzie jest obecny. To Kryszna powiedział, ale teraz Kryszna, bo Kryszna to siódmy rodzaj powiedział, ja jestem wszystkim, ale teraz Kryszna, to jest pierwszy raz Kryszna będzie powiedzieć na dziesiąty rodzaj, bo Kryszna Arjun dał pytanie, a Kryszna będzie mówił pierwsze, jak on, my możemy pamiętać jego na świat materialny. To Kryszna powiedział, aham atma gudakesha. Co to znaczy gudakesh? Mataji można czytać. Gudakesh. O Arjuna. Dobrze, to czytaj Mataji tłumaczenia i znaczenia pierwsze ten. Na pierwsze ten, który Wład napisał, co to znaczy gudakesha. To znaczenie, tłumaczenia. Tak jest. Ja jestem duszą. Tylko znaczenie, czy znaczenie? Nie, nie. Czytaj tłumaczenia i znaczenia. Ja jestem duszą najwyższą, przebywającą w sercach wszystkich stworzeń. Ja jestem, o Arjuno, początkiem, środkiem i końcem wszystkich istot. W tym wersecie Arjuna został nazwany Gudakeshą, to znaczy tym, który zwalczył ciemność snu. Ci, którzy pozostają w uśpieniu, w ciemnościach ignorancji, nie mogą zrozumieć, w jaki sposób najwyższy Bóg przejawia się w świecie duchowym i materialnym. Czytać dalej?
Więc takie zwrócenie się Kryszny do Arjuny jest bardzo znaczące, ponieważ Arjuna znajduje się ponad taką ciemnością. Osoba Boga zgadza się opisać mu swoje różne bogactwa. Kryszna wpierw informuje Arjunę, że poprzez swoją pierwotną ekspansję jest duszą całej manifestacji kosmicznej. Przed stworzeniem tego świata materialnego Najwyższy Pan poprzez swoją kompletną ekspansję przyjmuje inkarnację Purusha i z niego wszystko bierze początek. Zatem on jest Atmą, duszą Mahat Tatwy, elementu wszechświata. To nie totalna energia materialna jest przyczyną stworzenia, ale Mahavishnu, który wychodzi z Mahat Tatwę, całość energii materialnej. On jest duszą. Kiedy Mahavishnu wchodzi w zamanifestowane wszechświaty, ponownie manifestuje się on jako dusza najwyższa w każdej istocie. Mamy doświadczenie, że określone ciało żywej istoty istnieje dzięki obecności w nim iskry duchowej. Bez obecności tej iskry duchowej ciało nie może się rozwijać. Podobnie ta manifestacja materialna nie może się rozwijać, jeśli nie wkroczy w nią dusza najwyższa, Kryszna. Jak oznajmia Subala Upanishad, najwyższa osoba Boga istnieje jako dusza najwyższa we wszystkich zamanifestowanych wszechświatach. Opis trzech Purusha awatarów podany jest w Srimad Bhagavatam. Są oni opisani również w Sattvata Tantra. Najwyższa osoba Boga przejawia trzy postaci w manifestacji materialnej. Karna Dakshaya Vishnu, Garba Dakshaya Vishnu i Kshira Dakshaya Vishnu. Mahavishnu, czyli Karna Dakshaya Vishnu, jest opisany w Brahma Samhicie. Yah Karna Vajale Bhajanti Samayoga Nindram. Najwyższy Pan Kryszna, przyczyna wszystkich przyczyn, spoczywa w oceanie kosmicznym jako Mahavishnu. A zatem Kryszna jest początkiem tego wszechświata. Utrzymuje tę manifestację i jest końcem całej tej energii. Całej tej energii. To jest bardzo pomny werset. Aham Atma. Krishna powie, to Gura Kesh, to my rozumieliśmy, tak? Gura Kesh to jest Arjun. Dlatego to dla nas Gura Kesh jest Prabhupada. Prabhupada też bardzo mało spał. Spać to nie znaczy tylko my spamy fizycznie. Spać też znaczy, że my obudzimy, ale cały czas jest na ignorancji. To też jest spać. Dlatego, kto dołączy do świadomości Kryszna, ignorancja idzie mniej, tak? Dlaczego? Dlatego, bo Om Agyan Trimandasya Gyananjana, Gyananjana Shalakaya, Om Agyan Trimandasya, Guru otworzy oczy. A jak on otworzy? Daje instrukcji. Czytaj Gita, Sojin, Intanui Sojin. To Gura Kesha, tak? Gura Kesha. To co Krishna mówi? Aham Atma. Co to znaczy Atma? Atma to znaczy dusza. A Krishna mówi Aham Atma. Jestem obecny. O, Krishna jest obecny. Jak? Jako dusza największa. O, a gdzie? W sercu. Sercu żywe istoty. O, to kto mógł powiedzieć, aha, to na sercu jest dusza i jest wielka dusza? Tak, ale skąd wiemy? No, jak wiesz, na przykład, kto gotuje bardzo dobre, smaczne, ja nie wiem, zupa. Mamy paknia. Skąd wiemy, że jest słońce?
bo jest światło. A skąd wiemy, że tam jest dobre rzeczy idzie, czy złe rzeczy? Tam jest śmierć, co śmierdzi, czy nie. Jest znak. Wiatr jest przyjemny, albo wiatr jest bardzo nieprzyjemny. To wiemy, o, tam śmierdzi, a tam nie śmierdzi. Tylko na innym stronie wszystko ma symptomy. Tak jest sam. Świadomość, czy jest symptom duszy. To Bhagavad Gita nauczy nas, tak? Jesteście świadomo swojego ciała, a ja jestem świadomy mojego ciała, tak? A co to znaczy ten świadomo? Na przykład, jeżeli masz ból w plasu, tak? Albo ktoś dotyka twojego głowa, to czujesz to. Tam jest świadomość. Świadomość jest więc znakiem obecności duszy. Kiedy dusza opuszcza ciało, nie ma świadomości. Dopóki jesteś obecny, jesteś, jak ty jesteś dusza, w tym ciele możesz powiedzieć, że jak se to albo aby moja głowa dotykała moja, na przykład można powiedzieć do swojej ręce, ręce iść do góry i dotykaj głowa, albo drapaj moja druga ręka, tak? A kiedy dusza opuści ciało, nie ma myśli, nie ma pragnienia, nie ma uczucia. Kto widział, że kto umarł i on mówi, drapaj mu druga ręce, bo tam siedzisz mucha. Nie. Nie. To każdy ma doświadczenia. Tak? To tak więc dusza jest obecna w każdym ciele. A każde ciało ma indywidualna dusza. A co to znaczy indywidualna dusza? To znaczy, Bhagavad Gita nauczyć, że my, jedna, ja nie jesteś świadom, ja, ty nie jesteś świadomo mojego ciała, a ja nie jestem świadomo twojego ciała. Jesteś obecny w swoim ciele, masz swoje myślenia, swoje pragnienia, masz swoje czucie, ale ja jestem obecny w moim ciele, a nie wiem, o czym myślisz. A ty nie wiesz, o czym ja myślę. Na przykład mieszkamy, każdy mieszka na mieszkaniu, tak? Albo to... Albo każdy teraz mieszkasz na mieszkanie, albo kiedy mieszkał na mieszkanie, tak? To zobacz, my mamy wiele mieszkań w kamienicy, tak? Jedno mieszkanie nie wiadomo o innym mieszkaniu, tak? Ale ja wiem, co się dzieje na moim mieszkaniu, ale ja nie wiem, co się dzieje na środku mój sąsiad mieszkania, tak? Nie ma pojęcia. Tak jest tam. Więc ja mam mój ciało, a ty masz właśnie ciało, tak? Ty wiesz, co się dzieje, kiedy masz ból na głowie, to ja nie czuję ten ból. O, druga osoba ma ból, ja czuję. Ja mogę pomagać. Ja, o, kto mówi, ja mam ból na głowie, okej, to mogę dać tabletki albo coś, ale nie mogę czuć ten ból. Ale wracamy na ten przykład apartamenty, tak? To tak jest tam, tak? Ja nie wiem, co idzie na moje mieszkanie, co idzie na sąsiadzie mieszkanie. Sąsiadzie nie wie, co ja robię na moje mieszkanie. Ale właściciel kamnice, tak? Kto jest właściciel na samej kamnice, on wie, co się dzieje.
tak? Na każde mieszkanie, bo on jest właściciel na cały budynek, tak? Tak jest sam, tak? Że ja nie wiem, co się dzieje na twój ciało, ty nie wiesz, co się dzieje na mój ciało, co ty myślisz, co ja myślisz, my nie wiemy. Ale Krishna jest właściciel, tak? Największa osoba. To on wie, co się dzieje na wszystkich ciało, bo on jest w środku. Dlatego więc my nazywa się dusza, bo wiesz, tylko o swoim ciele, tak? A Krishna jest największa super dusza, największa osoba, przepraszam, i on mówi, ja jestem super dusza, ponieważ jest obecny w serce wszystkie żywe istoty. A z żywe istoty on mówi nie tylko na człowiek, jest obecny w sercu ryby, dziewa, jakiś robak, tak? Krowa, lew, wszystki. Ishwa sarva bhuta nam hirde se arjun tishtati Bhagavad Gita 18 61. To tak, więc Krishna wie, co żyje się, co żyje się w każdym sercu. Dlatego on mówi, że ja wiem, to on mówi, aham atma gura kesha. To dlatego, jeżeli patrzysz na swój serce, to będzie widzieć dwa rzeczy, ty i Bóg, tak? A Bóg daje nas inspirację, daje nas inspirację, daje nas, że iść na dobry kierunek, tak? Jak kieruje, to on też mówi. Bóg pomaga nas. Nie, nie on tylko siedzi. O, dzięki jego idzie inspiracja. Idzie, że o, chodź na wykład. Słuchaj wykład. Tak? Na Bhagavad Gita. Tak? To Krishna mówi, więc jestem to wielka dusza, to jest ja. Tak? Krishna mówi. I to też jest tak, zobacz, każda dusza, a co dusza robi, dusza też myślisz, tak? Każda dusza też myślisz, tak? I Krishna mówi, że dusze są nie tylko na ciało człowiek, jak my, ale na inne formy też, jak zwierzęta, tak? Oni też myślają. Sarvabhutasya sthita. Krishna mówi sarvabhutasya sthita. To znaczy, że zwierzęta, oni również myślają. Chyba nie myślają w taki sposób, jak ty myślisz, ale oni też myślają. Na przykład zobacz, kiedy komar, on chce ugryć, tak? To co on robi? On najpierw planuje, że idziemy tamtą stronę. Nie, tak. I kiedy idzie szybko twoja ręce, to on biega, tak? On planuje, jak ja mogę ugryć jego, tak? Tak jest jak pies. Kiedy on chce jeść, to on patrzy lewo, prawo, nie ma nikogo widzisz. To on idzie, kto ma pies na domu. Można, ja mój kolega powiedział, że jego pies po prostu patrzył lewo, prawo i potem jadł wszystko, tam był sałata na stół. Był na tam i obok sałaty oni gotowali jakieś mięso, coś i on jadł, tak? Ale potem jadlenia, kiedy jego właściciel widział, to on od razu biegał, gdzie? W środku łóżku, tak? Łóżku ma takie miejsce i on myślał, on nie będzie idzie i bije mi teraz. To widzisz, on też myślał. To kiedy bijemy pies albo kotę, tak?
to oni też czują ból, tak? Oni też płakają. To jest znak, że oni też mają duszę. Teraz ludzie chcą pomagać, tak? Jak oni pomagają? Bo pomagają ludzi, kto po prostu idzie od strony wojny, daje na oni i chce powiedzieć, my pomagamy ten ludzi. Aha, jak pomagacie? Dajemy jedzenie. A co dajcie? Kanapka za szynką. Wojowina. No, jest, to, czy to jest bardzo dobre, że jedna dusza mieszka, a ty zabije jego, i druga ma jedzenia. Krishna daje wystarczy jedzenia. Dlaczego bije jedna? Oni też czuje, oni też płakają, oni też czuje bardzo dużo strach. To dlatego Krishna mówi, że ja jestem obecny w każdym sercu. Nie tylko w ludzi. Wszystkie żywe istoty, tak? On jest. To jest Krishna, tak? I jeżeli my rozumiemy to, że my mamy czucie, i to jest znak, świadomość, bo kiedy kto intonuje, tak? Intonuje i mówię, a Prabhu, kiedy my intonujemy, idzie bardzo dużo myślenia, tak? Bardzo dużo rzeczy. Nie idzie bardzo dużo, to cały czas są. Tylko kiedy intonuje, to są widoczne, bo prosisz dżawa, świątania i widzisz, je co się dzieje, tak? W środku. To nie jest, że ten myślenie nie ma, a kiedy intonuje, to idzie. Nie, ten myślenie cały czas ma. Takie pragnienie też masz i to są widoczne, kiedy intonuje, tak? Dobrze, to aham atma, gura kesha, sarva bhutasya stitaha, to ten dwa linia, to znacza to. A potem Krishna mówi, aham adischa madhyam cha. O, to jest bardzo, bardzo piękne. Krishna mówi, że jestem początkiem, środkiem i końcem. Wszystko idzie w cyklu, tak? Na świat materialny jest srishti, stiti i prale. Tworzenia, utrzymania i niszczenia. A każdy, kiedy zaczyna coś, to możesz myśleć o Krishna. Tak? Dlaczego? Bo Krishna mówi, że ja jestem początkiem. To kiedy zaczyna coś, to można myśleć od Krishna. Krishna, ja zaczynałem coś, a Krishna powiedział, ja jestem początkiem. A kiedy zbliżysz się do końca dnia, tak, to możesz myśleć o Krishna. Krishna, ja kończyłem taki dzień. To kiedy obudzić, to mogę myśleć, Krishna, zaczynam dzień. A kiedy dzień też będzie koniec, to mogę myśleć o Krishna. Bo Krishna powiedział, ja jestem koniec. A ponieważ Krishna mówi, że ja jestem środkiem też, to cały dzień, kiedy coś robię, to też mogę myśleć na Krishna. Bo Krishna mówi, że ja jestem środkiem. Tak? To w środku początek dnia i koniec dnia mamy czas. I mogę myśleć tak. A na taki odbywa się ten otworzenie, otrzymanie niszczenia, to zaczyna o formę ziarne, tak, też. Metakosmiczny poziom, co Prabhupada tłumaczył, tak. Manifestacja idzie we świata w formę nasienia i rozciera się, a następnie wszelkiego rodzaju rzeczy wanik wychodzą. A następnie zostaje wycofowane do Chavo Mahavishnu. To więc, kiedy wychodzą ten żywe istoty, to albo wszystkie rzeczy, to jest cykle.
cykle tworzenia w każdym wszechświecie, uniwers, tak? Uniwers. I każdy uniwers ma tworzenie, otrzymanie i zniszczenie. To każdej godziny Brahma on stwarza wszechświat, świat, a kiedy Brahma idzie do spać, to ten wszechświat, co on tworzył, jest koniec. A następny dzień Brahma obudzić i on po prostu jest nowy wszechświat. To zobaczy, kto obudzić, gotuje kanapka, oferuje do Krishna, tak? I idzie do prasy, a Brahma otworzy, Brahma obudzić i on robi swoją prasę. I nas, jaka jest jego prasa? Że ten zrobię, tak? Wyświat, tak? To na każdy dzień Brahma też są cykle, cykle jugi, tak? Satya yug, Dwapar yug, Treta yug, Kali yug, a potem każdy yug też my mamy po prostu cykle, tak? Są wiele roku, każdy rok też my mamy po prostu season, tak? Tam też jest cykle na żywe istoty, tak? Na przykład żywa istota ma urodzić, potem będzie rośnie, a potem umarłeś, tak? Opuści ciało. I potem on będzie nowy cykl zaczyna, będzie nowe ciało, tam urodzić, rośnie. I potem opuścić ciało, tak? To my wszystko, my każdy was, my jesteśmy na ten cykle, tak? I na każdy dzień Brahma ten cykl idzie, tak? Kali yug ten, ale na Kali yug ludzie po prostu żyje bardziej o stronę gadżety, tak? Gadżety duże mają. I dlatego ludzie nie biega, jak cykl idzie. To na innym stronie oni nie mają harmonii. Jeżeli idziecie na przykład do nie stolicy, ale daleko od stolicy, to zobacz, ludzie tam do dzisiaj się żyje, jak cykl idzie. Każdy dzień ma cykl. Idzie słońce, to oni obudzą. Potem oni pracują. A końcu, kiedy słońce nie ma, to on idzie do spać. To Krishna mówi, że ten wszystki są, kiedy uniwers otworzy i koniec, to wszystko. Początek uniwersu jest ja, środku, kiedy życie idzie, to też ja, a koniec to też ja. Tak? Krishna jest życiem. Jedna imię Krishna na Vishnu Shastra nam jest prana. Tak? Prana to znaczy życiem. Tak? Bez, my mówimy, bez prana nie mogę żyć. To jest Krishna. Krishna ma nama. On jest bhutakrit. Tak? Cokolwiek istnieje, to jest dzięki Krishna. I wszystko co widzimy na świat materialny, na uniwersytet, tak? Wszystko idzie w cyklu, tak? I wszystko, co jest tworzone, też będzie koniec. Na przykład my mamy bardzo wielkie, wielkie góry. To ten góry są bardzo wielkie, kto mógł powiedzieć, wow, takie wielkie góry? To jest... Nie mogę być, jak powiedzieć. Oni myślają, że ten góry są takie wielkie, taki ten, ale nie myślają, jak takie wielkie góry od skąd padają. Tak? Ludzie nie myślają to, tak? Dlatego nie myślają i nie też myślają, że po prostu, że ten góry też będzie koniec, tak? To co my widzimy, tak, na naszym
oczy, to my musimy pamiętać, Krishna mówi, że po prostu początek jestem, w środku jestem, tak? I koniec też jestem. To jest Krishna. Kiedy Śrila Prabhupada przejechał nad Alpami, wiesz co to jest Alp? To są góry włoskie, tak? Włoski czy szwedzki, każdy ma, no Włochy, przepraszam, od Alpy, ja nie wiem, który Alp. A Prabhupada patrzył ten górę i powiedział, że to, że tej góry podają do następnej warsze. A co to znaczy? Nie wiem, ja nie wiem, tak? I jeśli kto znasz bardzo dobre kosmologię wedyjską, on może zarozumieć. Ale co my rozumieliśmy, tak? To znaczy, że Śrila Prabhupada widział coś, czego my nie widzieliśmy. To jest tak. To, i tam, gdzie jest dzieci, jest nadzieja, tak? Na przykład zobacz dzieciaki, tak? Jeżeli jego tata, mama nie bije, oni mają normalne sytuacje, tak? Nie abnormalne sytuacje, to zobacz, ile nadzieja oni mają, tak? Oni są bardzo zadowoleni, śmieje, biega tu, biega tam, tak? I nie tylko człowiek, dzieci, tak? To też są jak pies ma dzieci, kot ma dzieci. Oni są wysokie, tak? Dzieci są bardzo wysokie i mają dużo nadziei, tak? I, ale potem, kiedy są starsze, to dzieci staje się inne, tak? Oni po prostu mają mniej nadzieję, tak? I mają co dzień, jaka harmonogram robię, takie rzeczy, co nie lubię, tak? To na innym stronie nadzieję idzie mniej i ostatecznie umarją, tak? Ale ten cykl, zobacz, ten cykl idzie. Początek, środku i koniec. Krishna mówi ten cykl, tak? To ja jestem wszędzie, tak? To zaczyna dzięki mnie, otrzymuje dzięki mnie i koniec będzie dzięki mnie. Ale ludzie na ten po prostu jak powiedzieć, kto mieszka na stolicy, tak? Nazywa się moderny, nowoczesny, tak? Dlatego oni mówią nowoczesne mieszkanie, nowoczesna droga, nowoczesny samochód, nowoczesny pomysł. Wszystko nowoczesne. Oni nie lubią ten cykl. Jeżeli kto idzie na po prostu poza stolicę, taki daleko, to tam są cykle, tak? No, słońce idzie, obudzimy, pracujemy, spamy. Oni nie mają ani problemu, ale na stolicy nowoczesne wszystko, tak? To są, oni mają frustrację. Dla nich ten cykl jest frustracja. Każdy dzień jest słońce idzie, każdy dzień to jest po prostu frustrowanie dla nich, tak? Ja, oni obudzie i idzie do pracy, tak? Zobacz, jakie oni są frustracje. Kiedy idziemy na metro, ja byłem na metro i ja też idę do pracy i widziałem ludzi. Ludzie są taki frustrowani, nie śmieje. Wygląda, że po prostu idzie od szpitalu albo gdzieś. Nie ma ani nic, tak? I jeżeli po prostu są takie frustrowani, można widzieć, tak? Ale oni mieszkają na dobre mieszkanie, mają pieniądze, mają pracę. Na innym stronie oni po prostu mają dużo pieniędzy, ale mają całkowicie nieszczęście. To co się dzieje? Ludzi znudzi, tak?
się rutyna i protestowali tak, że coś musi być inne. I tak to urodził hipisi, tak? Oni powiedzieli, my nie kierujemy stereotypami, tak? I ten pomysł też poszło do sztuka, tak? Jak Picasso, tak? Hare Krishna. Powszednie malarze, artystów, które malowali, oni pokazać coś pięknego, tak? A sztuka miała być religijna, tak? I sztuka po prostu korzystali dla sługa Boga, tak? Ale po pewnym czasie sztuka stała się bardziej zasekularyzowana. Za Picassem i innym mu podobnym sztuka stała się szaleństwem w oczy ludzi. To na innym stronie za punkt widzenia, tak, psychologię zatwierdzi, że ten artystów jak Picasso i taki, oni był szaleństwem. To zobacz, więc to była kwalifikacja zostania artysta. Musi być szaleństwo. Tak? Wszyscy są szaleni. Tylko artysty zaczynał pokazać. Pamiętacie, dlaczego my dyskutujemy to? Bo ludzi nudzi, tak? Nie rozumie, że jesteście na, oni są na cykle, ale jest cykla. Będzie taki cykl. Ale oni są frustrowani. Nie chcemy ten cykl. Ale ten cykl jest, nie mogę zmienić. Tak? To oni szukają inny sposób. Tak? Możemy zrobić coś nowego, tak? To Krishna powie, co najpierw oni zaczynają robić. Zaczynają myśleć, że żyjemy na innym formie, jak hippie, robimy inna sztuka, coś nowego robimy, tak? Picasso myślał, tak? To na innym stronie ten nowego, to nie jest nowe rzeczy, to jest frustracja w środku, co oni pokazuje. Każde jest szaleństwo. Ludzi, kto idzie do metro, oni też są szaleństwo, tak? Metro to znaczy, kto idzie do pracy, na naszym przykładzie. Ale oni nie pokazuje to, tak? Ale artysty pokazuje. I ta, a tu zobacz, ten szaleństwo jest nawet bardzo kulturalne, oni prezentuje. Jak? Zobacz, dzisiaj same mamy grę komputerową. Grę komputerową, co to jest? Daksh Prabhu, ty jesteś tu? Gdzie Daksh jest? Tak? To na grę komputerową ty można powiedzieć, Prabhu, bo ty teraz chyba wiesz więcej niż ja. Co oni zrobili? Oni powiedzieli, jest Prabhu jaka gra, gdzie oni opiekuje wirtualne pies, wirtualne rzeczy, ja nie wiem, jak się nazywa, ale są takie gry, tak? Daksh Prabhu? Tak. Tak. To co oni robią? Oni robili, że ten szaleństwo jest normalne. Co? Jak normalne? Oni otworzyli gry komputerowe, gdzie każda osoba ma swój mały szalony świat. Wcześniej szaleństwo tylko było na myślenie, w środku. A teraz dzięki grze komputerowej, tak, ten szaleństwo jest, każdy ma swój szaleństwo i swoje miejsce na praktykowanie szaleństwo. Zobacz na grę komputerową. Ja czytałem, ja widziałem mój kolega, jego córka, on powiedział, ona opiekuje ten pies. Ile ostatnie 6 lat? A gdzie jest ten pies? On jest na grę. On żyje ludzi, kto nie żyje. Można zabić kogoś. To jest sam szaleństwo. Albo mogę iść tak szybko, że po prostu kto idzie na drugą stronę ulicy i zabijemy. To jest szaleństwo. Ale wszystkie szaleństwo są widoczne na grę komputerowej.
A teraz my mamy wirtualne rzeczywistości, tak? To szalenstwo jest na większy poziom. Co jest punkt? Punkt jest tak, że wszystko idzie na cykle, tak? Cykle. Rano, wieczór. Tak jest, idzie uniwersum, tak? To jest jeden dzień Brahma, idzie cykle jugę, tak? To, ale problem jest tak, że dziwa istoty, to co mieszkamy teraz, ludzi, inne planety też, oni myślają, że my możemy zrobić coś oryginalnego, coś nowego, co nigdy nie kto widział. Hmm? Tak była na muzyka lata 60-70. Taki bohater, oni po prostu eksperymentowali i mieli elektryczne gitar, tak? Jim Hendrix, tak? 27 lat. Bardzo był znany, ale potem on opuścił czawo. Hmm? Eksperymentował oryginalnie, ale 27 lat on żył tylko. To więc co oznacza oryginalności i co nowego może zrobić? Hmm? Bo ponieważ życie wygląda na nudne, więc każdy chce robić coś nowego, tak? Ale ludzie eksperymentuje na przykład włosami, oczami, maluje tak, maluje to. Ale wszystko, proszę pamiętaj, nie to jest nowe rzeczy. Krishna mówi, że otworzy, jest w środku i jest koniec. I wszystko idzie na cykle, wszystko idzie na pętlę. To znaczy, że co my myślimy dzisiaj, my robimy nowe, to nic nowego my robimy. Bo każdy dzień Brahma idzie nie raz Kali Yuga, idzie wiele razy Kali Yuga. Wiele razy Sati Yuga, wiele razy ten. Hmm? Tak. To jest główne, że my myślimy, że pierwszy raz mamy takie rewelacje, że my mamy grę komputerową, my mamy grę ten. Nie. To jest po prostu szaleństwo. To zawsze cokolwiek szaleństwo można myśleć, jest zrobione. Jeden człowiek myślał tak, ja będę robił coś nowego. To kiedy był koncert hipisowy, to on po prostu poszło na środku ten koncert, tak? Na jak to powiedzieć, gdzie gwiazdy śpiewał. To on biegał tam i zrobił tam kupa po prostu. I pokazywał, ja jestem jak... Tak, ja, on myślał, że ja jestem tak, zrobiłem, że nie ma nikogo nawet myślisz. Ja jestem taki nie unik, jak powiedzieć. Jak powiedzieć, Mother Anna, I did something so shocking and unique, which no one could imagine. Zrobiłam coś takiego szokującego i wyjątkowego, że nikt mógł tego wyobrazić. Mhm. I co zrobił? Tam to gra, on powiedział, ty zrobiłeś wyjątkowego? On powiedział, ja jestem więcej, ja jestem niewyjątkowa osoba. Ty myślisz, ty jesteś wyjątek, ja jestem wielki wyjątek. To on, ja jest ten kupa, tak? Zobacz, czy to jest? To jest po prostu przygotowanie na drugi dzieci, tak? Chce jeść kupę, to będzie maszynka, czawo. A potem co dzień będzie po prostu świzie kupa, tak? I jedna świnka będzie biega i będzie ma konkurencję do drugiego i on będzie powiedzieć, aha, tam idzie taka pyszna kupa rany, tak? Tam jest ciuszki, to jest kupa za ciuszkami, tak? To nie jest żart, to proszę pamiętać, że my mamy po prostu, ten dzieci jest preparacja, bo wszystko idzie na cykle, tak? To natura daje nas opcję, tak? Co chcecie? Materialna natura daje wiele możliwości wyboru, tak? Ile? Najmniejsze 8 milion i 400 tysiące. Różne możliwości. Chce smakować kupa? Okej, będzie maszynka. Chce jeść jak teraz
Ludzi idzie na fast food. Idzie do fast food. Szybkie, ja nie wiem, fast food jest fast food po polsku? Tak, tak, to jest to samo. I to co będzie na ten fast food? No, ludzie po prostu myślają, że będzie jeść, jeść, jeść. Okej, okay, to jeszcze, ale co będzie dalej? Oni nie wie, co oni jeść, tak? To potem będzie, dostaje taki ciało, gdzie nie ma różnicy, co jeszcze, tak? To jest, to proszę rozumieć, że wszystko idzie. A ta, też są dziwe istoty, kto mają więcej pragnienia. Jest ten kupa, przed, kiedy świnka jest, to oni urodzą jak i robaki na bziu. Tak? Bziu jest rurę i tam są robaki. I oni oburzą i oni jest ten najpierw. A kto mógł powiedzieć, a czy to jest po prostu, no zobacz, myślisz, dziwa istota, kto Krishna, kto musi mieszkać na Krishna, sudzić na Krishna, mieszkać na Vrindavanie, a on padł, gdzie jest, jest kupa, jak i robaki. Gdzie on mieszka? On musi mieszkać na Vrindavanie, a on mieszka tu. A dlaczego? Bo kiedy nie chcemy sudzić do Krishna, to będzie bardzo, bardzo niedobre, jak powiedzieć, rzeczywistości dla nas. A kto może powiedzieć, to Bóg, Bóg nie ma serca, daje taki, taki karę? Nie, to nie Bóg daje karę, to jest nasze pragnienie. To jest nasze pragnienie, to nie jest Bóg daje do nas. Nie, że Bóg daje do nas karę. To jest nasze pragnienie. Na przykład zobacz, kiedy muchę idzie do blisko kupa, to ten zrób tak, nie, chodź, chodź. I co, te zrobię tak od wiatry, że oni będzie lecieć z drugiej strony, ale zobacz, znowu on wracają do kupa. Dlaczego? Bo oni mają smak. Jeżeli ty idziesz i powie ten, kto jest szynka, że proszę nie jeść to, jest smaczne rzecz, on będzie bardzo frustrowany. To Krishna to znaczy mają pragnienie, to każdy sikl, kiedy idzie, to żywa istota idzie, każdy żywa istota ma pragnienia. Jeżeli my nie kończymy nasze pragnienia materialne, to co? To sikl idzie i potem sikl będzie koniec, tak? To otworzenie i destrukcja. I tak idzie na jeden dzień Brahma, wiele, wiele razy. A na cały dzień Brahma nie poprawiliśmy nasze, to co będzie? Końcu dzień Brahma, wszystkie dziwe istoty, oni wracają do ciało, do wielki spać. Ten spać jest na ciało Vishnu. To nie znaczy, że oni po prostu wszystkie dziwe, ok, końcu dnia wszystkie wracają do Krishna. Nie, 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 nie. Nie. Masz pragnienie? Dobrze, spać. Spać, drugi dzień Brahma będzie obudzić i będzie zaczyna otworzyć nowe rzeczy, nowe to znaczy nowy uniwers, ale rzeczy są takie cykliczne, tak? I będzie dostaje to. To zobacz, i to my mamy na naszym ręce, tak? Że chcemy, jeżeli nie służymy Krishna, służymy nasze pragnienie materialne, to widzimy, gdzie ta dziwa istota padła? Kto musi, kto pięknie sudzić Krishna, a my po prostu sudzimy ziemię kupa, tak? Sudzimy nasz umysł. A to kto mówi, a zobacz, tak jest, wszystko idzie na świat duchowy, też idzie na cykl, bo zobacz, Krishna też obudzić, idzie do spasy, tak? Grają, a my też robimy tak. Że po prostu obudzimy, śpiewamy, po prostu taki sam rzecz, tak? Co dzień intonujemy sam mantra, czytamy, taki sam modlitwo, samsara dava, namaste, narasimha, tulsi arati, tak? To wszystko my też robimy na cykle, ale jest różnica. Co jest różnica? Nav navarasa dharma, tak? Ludzi po prostu nudzi. Bo nie ma nic.
Ale Krishna jest cały czas jest świeży. Cały czas jest, jak powiedzieć, nowy. Cały czas jest on coś nowego. Bo on jest najstarsza osoba, ale naj... He's the most old, but he's the, at the same time, he's the most fresh person, most new. Jest jakby najstarszą osobą, ale jest też jakby najbardziej taką świeżą duszą. Tak. And very charming, very charming. I bardzo przyciągający jest, czarujący. To dla wybycia, dlatego jest tak, że cały, co dzień my czytamy ten modlitwo, to co dzień mamy nowe doświadczenia. Nowe. To dlatego ten cykl, Krishna też na przykład zrobił co? Idzie, poszło do lasu za krową. A kiedy? No, 5000 lat temu, potem milion, bilion. No to idzie, tyle razy Krishna zrobił, tak? A jego chłopce, przyjaciel, tak, kolego też idzie. Ale oni nie myślą, o, dzisiaj jest znowu idziemy na ten las, znowu obudzimy, taki sam. Nie, oni mówią, wow, dzisiaj idziemy, to będzie coś nowego, bo każdy razem oni idzie, każdy dnia oni mają nowe doświadczenia. Każdym razem oni widzą Krishna, każdym razem oni mają nowe doświadczenia. To naszym To jest dlatego Krishna jest oryginalny. Dlatego my czytamy taki sam Bhagavad Gita, ale zobacz, zawsze mamy coś nowe, zawsze mamy coś. A coś nowe to nie tylko 1% nowe, zupełnie nowe. O, nie widzieliśmy to. To jest Krishna. Krishna i jego słowa nie ma różnicy. Ludzie na ten świat materialny szukają tyle partner na życie seksualne. Jeżeli oni chcą zadowolonić, to nie jedna kobieta jest wystarcza. Teraz ta kobieta, teraz ta kobieta, teraz biała, teraz czarna. Teraz. I takie głupoty oni mają. Tak? Ale zobacz, co wybiciel ma. Jad avadi mam chetana krishna padar vinda nav nav ras dhar me udhyat me ran tum ashit tad avadi batnari sangam smarane smar mane on vibhichal movie Krishna, kiedy ja dołączyłem do świadomości Krishna, tak, zaczynałem intonować Hare Krishna Mahamantra i robię takie modlitwo, to ja mam taki, cały czas mam nabnabrasa. Każdy chwili ja czuję, co nigdy nie czułem. I zawsze jest nowe. A ten, kiedy ja myślę o mój poprzedniej życiu, przed ja byłem wybyciel i ja miałem życie seksualne, to ja teraz mój usta po prostu czuję jak tu, tak? A, jakie brzydkie rzeczy to było. Co to był smak? To jest tak, jeżeli my mówimy, kto jest kupa za kupa, tak? To nie ma bardzo dobry smak, kto ma, tak? Jak kto mówi, że jest prawo, tak? Tak jest. Dlaczego? Bo Krishna daje taki smak. Dlatego wybyciel Krishna intonuje Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Każde intonowanie, kiedy mówię Hare, to jest nowe, Krishna jest nowe. Każdy raz, i on ten idzie na cyklu, pierwsza mantra, druga, ten cyklu idzie, a ten cykl, każdy cykl ma nowe doświadczenie, każdy moment jest nowe doświadczenie. Dlatego wybyciel mogę śpiewać samsara dawa, mogę obudzić rano, wcześniej. Dlaczego? Bo cały dzień mamy nowy, a my nie nudzimy. A zobacz ludzi, kto robi materialne rzeczy, 10 dni oni mogą robić, 11 dni nudzi się. Taki sam piosenka, kto oni podobali, ale ile razy oni mogą czytać? Nie więcej, a wybyciel on mają, tak? To widzisz, to jest świadomość Krishna. To jest świadomość Krishna. My szukamy coś oryginalne. Oryginalna osoba jest Krishna. I zobacz, masz doświadczenie, kiedy czytacie Krishna Sanskrita, kiedy czytacie Bhagavad Gita.
Każdy ma doświadczenie, że tam jest nowe rzeczy. A jak jest? Bo Krishna jest cały czas. A my myślimy, nie dołączymy świadomość Krishna. My to gramy. Co gramy? Komputerowy ten. Albo mamy iPhone, mamy to. To nic nowego. Nic nowego. Tak? Wszystko my widzieliśmy. Nic nowego. Prabhupada powiedział, how to translate. A ja zapomniałem, jak powiedzieć po polsku, tak? Jak tłumaczyć. Maybe Madarana can do. Yes. Prabhupada, there is nothing new. There is nothing new. Sun rises every day, sunset every day, and there is nothing new which you can think, you can do in that day. Everything has been already done. Śrīla Prabhupāda powiedział, że nie ma nic nowego w tym świecie. Nie ma nic nowego. Słońce każdego dnia wschodzi i zachodzi i cokolwiek byśmy nie robili codziennie, to nie jest, no, to nie są nowe rzeczy. Wszystko już do nas było zrobione i nie ma nic nowego w tym świecie. Tak? I dlatego, ale zobacz, co jest na szaleństwo na ten świat materialny. My mamy udział w reklamie, tak? Industry is udział, Mataji, in Polish? Industry to jest jakby taka branża reklamowa, tak? Branża, tak? Oni mówią branża, ale reklama produkuje nic, ale oni mówią, że to jest branża. Zobacz, oni mówią, to jest nowy smartfon. Nowy smartfon, lepiej. To znaczy, że poprzednie był złe, zrobiliście złe smartfon, bo mówicie, że to jest lepiej, to znaczy poprzednia wersja była niedobra. Ale ludzie, zobacz, ludzie szukają Krishna. Ludzie mają chęć, atrakcji do coś nowego, dlatego oni myślają, oni kupią ten pomysł i kupią nowy smartfon, tak? To my potrzebujemy coś nowego i coś innego cały czas. A co jest to? To jest Krishna. To nie jest coś nowego, my nowy iPhone, nowy smartfon dostajemy, będzie szczęśliwy, nowe ubranie, nowe rzeczy. Nie. My szukamy Krishna. Tak? Mataji Induleka, masz książkę Krishna blisko? Krishna Prabhupada. I tam początek George Harrison napisał, tak? Na książki. Mataji wie, jest w Polsce też? To było w przedmowie czy wprowadzeniu? Ja zaraz odchodzę mój książki. Krishna Book. Ok. Idziemy Krishna Book. Content. To będzie Sowe od Jabłko, Words from Apple. Tak, to jest Prabhupada napisał, ja dedykowałem ten książkę. Kiedy otworzę samego początku, to Prabhupada mówi, ja dedykowałem ten książkę do mojego tata. I potem jest ten tekst. Ja mam elektroniczną wersję. Dobrze. Ale nie mam chyba tego. Ale dobrze, to ja mogę powiedzieć. Ania przetłumaczy. Tak. I zaraz widzisz, czy możemy. Ja otworzę na mój tego. Dobrze. I share screen. Screen. Mm-hmm. Mother, Anna, can you read this from my screen in Polish? Yes, please. You see my screen? One moment. Yes, no, I see. Żeby coś. You see? Dedykuję mojemu ojcu. Tak, a potem następna strona, Mataji. Słowo od George'a Harrisona. Yes. Tak, słowo od George'a Harrisona, tak. To dobrze, to ja otrzymam, bo Mataji ma, tak? Poczekaj. Jeżeli nie, to ja... Albo Ania, Mataji, widzisz na mój ekran ten tekst? Widzę. No, każdy szuka Kryszny. Ktoś nie może
jakby zrozumieć, gdzie oni są, ale oni są. Krishna jest Bogiem, źródłem wszystkiego, co istnieje, przyczyną wszystkiego tego, co jest, było i będzie. Bóg jest niewyczerpalny, jest bez limitu. On ma dużo imion. Allah, Buddha, Jehowa, Rama. Wszystko to jest Krishna. Wszystko jest jednym. Widzisz, to pierwsza linia jest to na ten werset, co my czytamy. Everybody is looking for Krishna. Każdy szuka Krishna. Dlatego my lubimy, mamy chęć, że to jest nowe, to jest tak. Chcemy nowy fon, nowy. Zobacz, jakie my mamy pragnienie do nowej rzeczy, tak? Ale co my szukamy, to jest Krishna, tak? A na świat materialny nie możemy rozumieć o nasze umysły, tak? Że jak jest, że co dzień będzie nowy, każdy moment będzie nowy, tak? Tam matematyka nie działa. Matematyka tylko jest na ten świat materialny, tak? Tam jest niekończone, infinite. Infinite dodaj infinite. Infinite minus infinite. Infinite plus infinite, tak? Na innym stronie jest świat duchowy. Tam każdy cały czas jest większe, nowe rzeczy, tak? On jest, Krishna jest Atmaram. On jest po prostu, jak powiedzieć to, poczekaj, muszę. Krishna jest pewne usatisfakcjonowane, jest pewne usatisfakcjonowne, tak? A jednocześnie jest nowe i inne, tak? A Krishna daje nie tylko satysfakcja, które jest impersonalisty myślają, tak? Oni myślają, że o, kiedy my nie będziemy, mamy materialne pragnienia, my mamy satysfakcję, tak? Ale oni nie mają, jak powiedzieć, variety to jest... Różnorodności, tak? Ale na Krishna lila my wiemy, że Bóg ma różno, to Bóg daje wszystko. Wszystko do nas, co my szukamy, ale jeżeli my nie rozumiemy, że świadomość Krishna co to jest, to po prostu my też obudzimy jak robak, tak. Nie myślisz, że ten pragnienie automatycznie będzie uknąć. Nie. To jest proces. Prabhupada dał prawdziwy proces, tak. Dlatego Krishna mówi, ja jestem początek, środku i koniec, tak. To kiedy zaczynamy, ludzie czytają, my będziemy chcemy coś nowego czytać. O, zobacz, wojna zaczynała. Wojna zaczynała, to jest nowy news. Teraz oni oglądają telewizję. Ale coś jest nowego. Powiedz, wojnę bił, wojna jest i wojna będzie. Nowy news to będzie, nowe wiadomość to będzie, jeżeli powiemy, że po prostu brutalny politician, on powiedział, że ja likwiduję całe mój bomby i ja będę na świadomość Krishna. To będzie nowy news. O. Na innym stronie polityczne, polityki ludzi, oni ukrają pieniądze, tak? I manufakturuje, produkuje bomby, takie rzeczy, takie niepotrzebne rzeczy. A ludzie mówią, to są nowe rzeczy, że ta kraj kupowała 50 nowe atomic bomby. A, to jest nowe. Ale jak jest nowe? To nic nowe. Jeżeli kto jest, kto ukryć pieniądze, my wiemy, że ten pan Adam zawsze ukryć pieniądze, a Adam ukrył pieniądze, a my mówimy, to jest nowe. Że dzisiaj on ukrywał 50 tysięcy polskich złotych. Jak to jest? To jest po prostu chora. Nie nowe to jest. Ale zobacz, my mamy wiadomość od duchowy świat. Gdzie otworzymy Krishna Bóg? Co Krishna robił? O, Krishna po prostu dzisiaj ukrał
ukrał ten masło. To też idzie na cykl, tak? Każdy rok idzie cykl. Kiedy idzie Kartik? Na Kartik my śpiewamy, tak? Damodar Ashtakam. Czytamy Damodar Lila, tak? Ale zobacz, cały czas jest nowy, każdy rok jest nowy. Teraz zaczyna season, po prostu i będzie nowy festiwal. To dla nas, kiedy my zaczynamy nasze życie, to my możemy zaczynać tak, że możemy intonować Hare Krishna, tak? Zaczynamy dzień, potem następny dzień, powtórzysz tak, to cały tydzień będzie plus. Na innym stronie, kiedy my żyjemy, to każda żywa istota idzie blisko do dzień, kiedy on będzie opuścić czawu. Ale kiedy my korzystamy nasze dzień dla służby Krishna, to nie jest minus, to jest plus. Tak? To my możemy robić, idzie cykl, idzie rano, praktykujemy świadomość Krishna. Końcu czytamy, koniec dnia czytamy książkę Prabhupada, Krishna Book, tak? I potem idzie nowy cykl, nowy dzień. Robimy tak, intonujemy Hare Krishna. I każdy dzień ma wiele momenty, to też są cykle. O, praktykujemy świadomość Krishna. Potem cały tydzień będzie świadomość Krishna. Potem cały miesiąc to będzie na świadomość Krishna. Potem cały twój rok będzie na świadomość Krishna. A potem rok, nowy ma cykl, to będzie nowy rok. I nowy rok też praktykuje tak, to cały rok też będzie. I tak, tak praktykuje, to cały dzieci będzie świadomość Krishna. A cały dzieci będzie świadomość Krishna, to dzieci jest perfekcyjne. To będzie masz coś niesamowitego. Aham adis chamadhyamcha bhutanam antayevacha. Tak? To kiedy końcu to będzie sawe, to jest perfekcyjne na naszym życiu. Tak? To sawe czas intonuje Hare Krishna, sawe czas będzie ksel intonować. To będzie na twój życiu będzie success 100%. Że dostawisz ten czawo człowieka. Jeżeli nie, to nic nowego będzie. Tylko będzie nowe czawo, ale nic nowego. Będzie robił taki sam rzeczy, co zrobiliście. Nic my możemy robić nowego. Wszystko, co my myślimy, są wiele, wiele planety. Wiele, wiele uniwersy, wyświaty. Tak? To proszę myślisz to, tak? Co Krishna, to widzisz? Dlatego my możemy, jak cały czas możemy pamiętać Krishna. Widzisz coś nam świat materialny, góry, o, ten góry też miałem początek, teraz jest w środku, jego czas. W środku Krishna mówi, jestem, od razu pamiętaj Krishna. Twój dzień też jest na cykl. O, Krishna mówi początek, zaczyna dzień, zaczynaj od dziękowania Boga. Śpiewamy, intonujemy, potem cały dzień możemy pamiętać Krishna. Krishna mówi, ja jestem w środku. O, to jest w środku dnia. Pamiętamy Krishna. Noc idziemy spać, Krishna powiedział, ja jestem koniec. O, dzień kończy. O, pamiętamy Krishna. Dziękuję Krishna. Aham adis cha madhyam cha bhutanam antayeva cha. Dobrze. Przepraszam, trochę długi był dzisiaj wykład. To kończymy. I jeżeli kto ma jakieś pytania czy komentarz, to tak. Tak, Madarana. Hare Krishna. Moje pokłony, mam kilka pytań. Okay. So I would like to precise a couple of things. So first, my first question is, does the Purusha is first incarnation of Krishna? Purusha. Tak. Moje pytanie jest takie, czy Purusha jest pierwszą inkarnacją Krishna? Krishna ma pierwsza inkarnacja, Mataji, to jest po stronie. U Krishna ma tak, Vilas, u Krishna i Balaram, potem idzie od tego cztery, tak? Pradyumna i od tego idzie Shankarshan, tak?
i to Sankarsan idzie, to jest sama, jak powiedzieć, Mahavishnu, tak, od kogo mamy Kshirodakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu, to tak, to jest taka, it is just a plan, I forgot, in Polish and English I switch and I now start, forget in English, you know, it's a very small expansion of Krishna, which this Vishnu looks, yeah? But it is not coming like Krishna directly expand to Vishnu. Krishna expanduje na dwa rodzaju. To są vilas, tak? To jeden jest Krishna ma ekspansja, gdzie po prostu Krishna jest tak sam, tylko różnica będzie, jak na przykład na gopi, tak? Kiedy on tańczył na raslila, każdy gopi ma Krishna, tak? Ale to Krishna był tak sam. To nie jest, że tam jaka różnica jest, nic. Ale potem Krishna ekspanduje sobie jak Balaram, tak? Mm-hmm. To jest dokładnie Krishna, tylko kolor czarny jest inny, tak? A potem od Balaram to też jest ekspansja idzie, Pradyumna, tak? Taki stary. Mm-hmm. Ekspansja. I potem jest Sankarsan, potem ten ekspansja też otworzy stary inny. I to, i potem na dole jest ten. Ja mogę chyba, gdzie ja miałem taki czart. Taki schemat. Tak, bo to jest, bez tego to ma być trochę trudne. Dobrze, bo tu wspomniałeś, Prabhu, o Purusham, że od tego jakby zaczął się wszechświat i tak. Tak, ja zaraz chyba mam gdzieś rysowanie, jeśli mam, to zaraz pokazuję, bo to będzie widoczne. O, tu będzie, ale ten obrazek jest. Hare Krishna, jak mogę repertować ten obrazek? Poczekaj, Mataji, zaraz. Rotate, how to rotate this? Copy image, maybe. Okay, Microsoft Word. Maybe there we can rotate. Okay. Okay, I will try to show you this. Yes, I will try to show you this. Aż de przepraszam, bo jak mogę pokazać to? Mam kamerę, tak? Mam kamerę. Zaraz pokazuję. Ale ja muszę rotować. How to rotate design, rotate. Design, draw, insert. Maybe in Adobe I can rotate. Oh, here it is rotated. No. 37 days. It's paid. Okay, maybe without rotating you will see this. Okay, let me show you this. Mataji. You see my screen, everyone? Tak. Okay, so this is Krishna. This is Krishna. Krishna expands himself in. Okay, widzimy. To. Ja będę wysłać ten diagram też, ale teraz to jest Krishna, tak? To jest Sri Krishna. Krishna jak Krishna, tak? Tu jest ekspansja, to znaczy prabha, prakash, co ja powiedziałem. Prabha, prakash to znaczy, kiedy on tańczy od gopi i ten, tak? A to jest vaibhav prakash, tak? Vaibhav prakash to znaczy, Krishna jest taki sam, tylko czawo jest inny, tak? I potem, zobacz, ten vaibhav prakash otworzy dwa rzeczy, tak? Vilasa, tak? Gdzie idzie cztery ręce, Vaikunta formy, tak?
four-armed Vishnu form, tak? In Vaikuntha. To jest na Vaikuntha. Krishna na Vaikuntha. A potem od Vilas idzie Prabhav Vilas, tak? Tam jest Vasudev, Sankarshan, Pradumna i Anurudh, tak? I potem od ten Vaibhav Vilas idzie inne, tak? Ekspansje taki, stery, tak? Dobrze, tam nie idziemy. I to potem zobacz druga. Ekspansja jest swam amsa, tak? To jest taki partial manifestation of the Lord. I tego idzie na przykład lila avatar. Tak, tak? Cząstkowe manifestacje, tak? Mm-hmm. Partial. To jest lila avatar, to jest purusha avatar, somata jipitava, tak? Zobacz, to purusha avatar. A purusha avatar potem idzie karno daksha vishnu, garbo daksha vishnu, shiro daksha vishnu, tak? To widzisz, to nie jest bezpośrednie, Krishna ekspanduje. I potem jest dalej, tak? Shakta vesh avatar, manvantar avatar, to. Ale to mataji pitava, tak? Purusha avatar, to. Tak? Tak, super, bardzo dziękuję. To idzie tak, tak? To pamiętaj, tu Krishna oryginalne formy, jako cowherd boy, tak? Chłopiec, cowherd boy. Pasterz. Pasterz, tak. I potem on ma Vaibhav Prakash. Od Vaibhav Prakash jest tad ekatma rupa, tak? I potem to jest tad ekatma rupa, so vilas i swam amsa. Taki mm-hmm. partial manifestation of the Lord. I od tego idzie Purusha avatar. I to idzie tak, okej? Okay? Dobrze. Bardzo dziękuję, Prabhu. Proszę wysłać, bardzo pomaga. Przepraszam dlatego, bo ja mam nadzieję, że wszyscy rozumieliście. Okej. Okay. Dobrze. Dobra. Zrobił następna Mataji? Ja mam kilka pytań, przepraszam. Okej. Okay. To ja robimy mogę. Tak. Pierwsze, okej, okay, pytaj. Ja poczekam, a mogę poczekać tutaj. Okej, okay. Purushottam Prabhu? Hare Krishna, drogi Prabhu, przyjmij moje pokorne pokłony. Ja mam pytanie, ale jak Anna Mataji chce, to niech mówi, bo ja zaczekam, spokojnie. Okej, okay, to Prabhu czeka. To mogę dać Mother Anna pytanie i potem idziemy Purushottam Prabhu, potem do Amekhala Mataji. Hare Krishna, bardzo dziękuję. My second question is about souls in every existence, as we see that people still eat meat, mm-hmm. still cut the trees. So how we can, more describe the soul in such existence as animals, plants, etc. And does the stones have a soul? Więc moje pytanie jest takie, że odnośnie duszy i jej cech, bo nadal ludzie jedzą mięso, nadal po prostu są, niszczą przyrodę, też różnego rodzaju rośliny. Jak możemy tutaj więcej wytłumaczyć, że jest ta świadomość, że jest ta dusza w tych roślinach, zwierzętach i czy kamienie też mają duszę? To Mataji najpierw to jest symptom of soul, tak? Jaki mamy? Thinking, feeling and willing, tak? Myślenie, uczucia i pragnienie. To 7-8 jest tak, tak? To jeżeli idziesz, teraz to dzięki nauka możemy widzieć, że kiedy idziesz do dziabła i ja nie wiem, mówię dobre rzeczy, tak? To oni po prostu zmienią swoja aura. A kiedy idziesz na złe rzeczy, na przykład jeden eksperyment był, kiedy kto idzie i chce, jak powiedzieć, cut. Cut to jest? To jest rąb drzew, tak, że chcą... Jak my kroimy warzywa, tak? Tak, on chce kroić drzewo. Oni czuwali bardzo ten. Co im byli komatydzi? Wyciąć drzewo. Wyciąć. To oni po prostu mają taka aura, bardziej taka, oni czuwali
i ora i był bardzo smutny on, tak? To jak idzie ten czucie, tak? Bo jeśli działo jest, nie żyje, to jak jest on reaguje na dwa osoby, jak on rozumie? Hmm? To jest znak duszy. I druga też jest inteligencja. Zobacz, każdy taki zwędzęty, oni planuje, tak? Kiedy widziałeś, że kot idzie i jesz, i ty widzisz, nie, ona myśli, o, jak se jesz, idzie bardzo tak i planuje oni to też, tak? To tam są dusze, jest widoczne, tak? I też są na stronie wody mają efekt, tak? Kiedy kto robił, że mówię dobre słowa do wody i złe słowa do wody, taki lód oni zrobili. I japoński eksperyment. I widzieli, że forma bywa inna, tak? Po prostu jedna, że można googlować i widzieć, tak? To na innej stronie wszystko idzie od Krishna energii, tak? Tak, Madarana? Ja Krishna, bo nie słyszałam. A, przepraszam, to ja powiedziałem tak, że na taki sensie my widzimy, że jak Krishna powiedział, że aham atma, wszędzie ryby, dziawo, wszyscy mają duszę, tak? Ale oni po prostu ludzi nie chcą akceptować, bo oni chcą żyć i po prostu żyją, jak nie chcą. Nie chcę żyć, jak Bóg dał pozwolenie, tak? To jest problem. And what about stones, rocks, mountains? No, Krishna mówi, otwórz Bhagavad Gita, 7 rozdział, 4 i 5. Bhagavad Gita 7. Mataji ma... Induleka Mataji, 7. Tak, już otwieram. Rozdział 7, werset 5. Tak. Czwarty. Czwarty. Tak. Przepraszam. Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego. Tak, to są moje energie. Tak, wszystkie w liczbie 8 są moimi oddzielnymi energiami materialnymi. Mhm. I 7, 5? 7, 5. Oprócz tych energii, o potężny Arjuno, istnieje moja wyższa energia, którą są wszystkie żywe istoty, wykorzystujące zasoby tej niższej materialnej natury. To co my rozumiemy, że Krishna ma dwa rodzaje, tak? Jedna jest natura, tak? I energia, tak? A druga jest taka duchowa, tak? Energia. Rozumiecie? I dlatego my po prostu możemy rozumieć, że wszystkie rzeczy idzie od Krishna, tak? Ale Krishna jako Paramatma, bo jak jak mogę tłumaczyć to? Na przykład Ahilya bywa kamień, tak? Pamiętasz ten Ahilya, Induleka Mataji, od Ramayan? To po prostu jeden męża, on ma żona. I on powiedział, a ty będzie kamień. To ona zmieniła do kamień, tak? To Ahilya po prostu była dusza, ale ona miała formę jako kamień. To na ten sposób ona była dusza, tak? I tak jest
Tak, jest Shaligram. Shaligram też my modlimy. Coś jeszcze? Chyba Prabhupada? O, tak, i też na Swarup Damodar Prabhu pytał do Prabhupada na poranny spacer Mataji czytać 9 January, styczeń 1974 rok. I tam Prabhupada Swarup Damodar dał pytanie, że czy kamień ma duszę? I Prabhupada powiedział, tak, tak, jak drzewo ma, tak? Jeżeli po prostu kroje drzewo, to on nie protestuje, bo tam jest świadomość, ale ten świadomość nie jest taka zaawansowana, że mogę protestować i atakować, tak? Ale oni mają życie, tak? Ale ten materialny ludzie, to znaczy naukowcy tu, oni myślają, że nie ma duszy, tak? Tam. Ale nie, tam jest, tak? Ale to nie znaczy, że każdy kamień ma, tak? Ten. To proszę czytaj ten, tak? Tam Prabhupada bardzo, bardzo fajnie powiedział to. Czy to odpowiedzieć, Madarana? Dziękuję, Prabhu, tak. You will remember the date? It is 1974, 9th of Jan, morning walk. Yes, I will know. LA, it will be LA. Dobrze. LA, Prabhupada was. Okay. Zapiszę to. Dziękuję bardzo. Dobrze. I coś jeszcze? Tak. Usually, some people can say that, okay, we have different energies of God, and these energies expanded here in this world, and we see beautiful nature. So we think, for example, about nature, about nice lakes or trees. So in this way, we are also thinking about God. Mm-hmm. How to, you know, comment. Ja przetłumaczę, że na przykład jak mówimy, że Bóg jakby ma swoją energię, tak, i stworzy ten cały wszechświat i po prostu tutaj też dzisiaj rozmawialiśmy, że tak wszystko jakby jest, tak jakby z jego energii wynika i ma z nim połączenie, to na przykład jak ktoś mówi, o, ja myślę o przyrodzie, to czy to znaczy też, że ta osoba myśli o Bogu? To znaczy, Mataji, ludzi, kto w Polsce też był, pogan, tak? Induleka Mataji, pogan, który modli do dziabła. Tak, poganie. Tak, poganie. Pentist in English or how we call in English this? I don't know how it's called. Słowianie. Słowianie. No są taki ludzie, że kto modli, tak? Dziabło, ten. Na Litwie nadal są te. No w Ukrainie też są. Tak, ale no nie wiem, czy to jest nie pentyzm, ja. So your question was, Mataji, I just got lost in one thing. Okay, so my question was about how we should could you please comment on that when people say that we okay the God is in the nature, so we are thinking about some beautiful nature, so in this way we are thinking about God, so can we okay, you know, think in these categories. Ja tutaj przetoczyłam jeszcze raz pytanie. Tak, ale to jest tak, Mataji, że oni, kiedy patrzą na przykład, no oni idzie, na przykład widzą taki wielki kamień na Anglii,
mają bardzo wielki kamień, oni idzie i widzie, ale na takie formy oni, to jest Krishna dalej będzie pokazuje swoją uniwersalną formę, tak? Jak teraz on będzie zaczyna powiedzieć, a następny rodzaj on będzie pokazuje. I głównie jest tak, ludzie idzie, oni mają atrakcję, bo tam to jest na przykład coś pięknego, jest piękne dzięki Krishna. Ale z drugiej strony, jaka jest różnica? Kiedy materialiste, taki ludzi, kto mówi, my modlimy Boga, to oni kiedy widzą piękny kwiat, to oni chcą, o, ten piękny kwiat, o, Bóg daje, a ten piękny kwiat ja będę wziąć i daję na włosy mojego kobieta. A kiedy wybiciel widzę, on mówi, o, ten piękny kwiat daje Krishna, a ja muszę korzystać ten kwiat na służbę dla Krishna, to on oferuje garland do Krishna. To jest różnica. Na innym stronie oni mówią, że my modlimy, ale to jest po prostu, oni modlią Bóg jak Bóg będzie pokazał uniwersalną formę, co on pokazywał. Ale to nie jest, jak powiedzieć, it is not the permanent form, yeah? So for example, we will talk about it in 11th chapter, I don't know. To nie jest jakby taka jakby stała forma Boga. My będziemy o tym mówić przy rozdziale 11. Na innym stronie to jest tak, jeśli kto mówi o kamień, jest, ten góry są Bóg, to jest Bóg, ale zobacz, z drugiej strony góry nie mówię, nie rób dzieci seksualne. Góry nie ma preferencji, tak? Ale kiedy my akceptujemy Bóg, jak on jest, Krishna jak Krishna, to Krishna ma preferencję. On jest osoba. Lubię to, nie lubię to. Tak? Ale ludzi, kto po prostu zaczynają, oni najpierw zaczynają szukać Boga. I oni kiedy widzą na przykład coś specjalnego na natura, to oni mówią, o, to jest Bóg. Tak? Ale to nie jest Bóg. To jest energia Boga. Różnica jest energia i szakti i szaktiman, tak? Krishna ma preferencję, Krishna jest osoba. Ale co oni robią? Oni idzie na potem ten górę, potem co? Ludzie idzie na spacer, o, piękne rzeka, piękne owoce, tak? Ale potem co? Dostaje ten modlitwo. Oni trochę czucie dla natura, ale z drugiej strony też mają dużo pragnienia na materialne rzeczy. Na przykład nie mogę zostawić dzieci seksualne. Na innym stronie oni będzie, oni akceptują, jest Bóg, ale to nie jest, to jest energia Boga, to nie jest Bóg, tak? Krishna mówi, to jest mój kozin, to jest to, ale to jest uniwersalny form, gdzie Krishna mówi. Tak, so on otworzył do uniwersa, ale Krishna ma swój formę. Czy Mataji, Ania, you tak. Understand this? Tak. Bardzo, yes. Bardzo dziękuję i przepraszam, że zajęłam tyle czasu. Hare Krishna, dziękuję. Nie, to jest super pytanie. Jeszcze pytanie Mataji ma? Już oddaję głos, bardzo dziękuję. Okej, jai Prabhupada. Tak, Purushottam Prabhu? Ja mam takie pytanie. Jeżeli wykonujemy coś złego, to mamy takie wyrzuty sumienia. I czy to jest spowodowane tym, że Paramatma, która jest w naszym sercu, udziela nam instrukcji, żebyśmy nie robili takich złych rzeczy? I dlaczego nie wszyscy mają wyrzuty sumienia, robiąc daną określoną rzecz, która jest zła na przykład? Madarana, can you translate this? It was too fast. Yes, of course. So Prabhu asked that sometimes when person do bad things, this person has feeling that he or she has done something bad, yes. And can we link this to Paramatma, that Paramatma tell us from inside that
Tak. This is first thing. Okay. And second part, so how we should understand when some people also do bad things, but they don't feel that they mm-hmm. bad. So how this, you know, relation to Paramatma and this soul is look like now in this? Dobrze. To jest pierwsza to jest tak, odpowiedzieć tak, tak? Krishna mówi, jeżeli kto robi złe rzeczy, to on czuje na serce, serca biega, coś, tak? Czytać, kiedy kto chce zabić kogo, jeżeli czyta, ja czytałem dokumentary, i tam ten pan powiedział, o, kiedy ja zaczynałem zabić, to ja czułowałem takie emocje, moje serce biega, tak? I czułowałem, nie zrób, ale zrobiłem, tak? Bo ja miałem dużo intoksykacji, ale też czułowałem, że nie zrobić, ale ja zrobiłem, tak? To Bóg daje, nie zrób, nie zrób. Bóg mówi, nie zrób złe. Ale potem jest tak, że to jest pierwsza, tak, jak Bóg mówi. A druga, że ludzi nie czuje, nie to, że oni nie czuje. Oni po prostu jest tak, Prabhu, że kto mówi, że będzie mandat, nie iść na 60, a więcej 60 za godzinę. Ale ludzie idzie 140, a potem jest fotoradar, zrobił foto, idzie, będzie kara. Tak jest sam, Prabhu. Że nie, że Bóg nie mówi, Bóg daje, że nie zrób, nie zrób, ale oni po prostu nie słuchają raz, nie słuchają drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, to potem oni tylko chcą słuchać, co jego umysł mówi. Bo dwa rzeczy mówi na raz, umysł i Paramatma. Wybór jest nasz, kogo my chcemy słuchać, Paramatma czy umysł. Czysty wybaczel nie słucha umysł. Na innym stronie jego umysł jest na świadomość Krishna. To on rozmawia do Paramatma. Ale dla każdym dzieci mówi, tak? Ale ludzie nie słuchają, to jest dlatego my mamy wolne, tak? Wolności. Jeżeli Bóg mówi i my cały czas muszę słuchać, to gdzie będzie wolności dla duszy, tak? Ale dusza ma wolności, mogę słuchać, mogę nie słuchać. I mogę słuchać i zapomnieć też, tak? Mogę słuchać, nie zrób, ale będzie zrobię. Jak kto otrzyma inicjację, to Bóg mówi, otrzyma cztery zasady. Otrzyma bardzo dobre, ale ludzie mają wolę, że otrzymać, czy nie otrzymać, tak? To ludzi to znaczy dziwa istota, tak? Czy to odpowiedzieć, Prabhu? Tak, tak, dziękuję bardzo. I mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę zadać, jak się Amekhala ma ten Matadzi nie poobrazi. No. Mogę mówić? Tak. Jeszcze mam takie pytanie, bo nieraz spotykam osoby, które mają skłonności, można powiedzieć, samobójcze. I moje pytanie jest takie, skąd się takie skłonności biorą, że brak chęci do życia, bo również zauważyłem, że wśród dzieci takie rzeczy są, na przykład dziesięciolatek, który mówi, że no nie chce mu się żyć, chce popełnić samobójstwo. Skąd się to bierze? Niektórzy mają tą radość życia, drudzy bardziej skłonni są właśnie do popełnienia samobójstwa. Dla materialistycznych ludzi prawo mówię, czy jak, bo... Materialistyczni ludzie, tacy nie baktowie, nie, ja nie mówię o baktach, ja mówię o zwykłych ludziach takich tutaj. Aha, tak, ja rozumiałem też. No, Krishna Prabhu, to jest na innym stronie, Madarana, can you just confirm if I understand correctly this question, that people, some people want to commit suicide, yeah? And they don't have any hope for living. Yeah. So why they are getting in this frustrated? Yes. State? Yes? Yes, even children. Even children. Bo dlatego, Prabhu, bo teraz to jest tak, dzieciaki, jeśli my zobaczymy, kiedy urodzi, każdy dzieciaki jest wesoły, tak? To jest fakt. Każdy dzieciaki, jeżeli oni mają złe doświadczenie od tata, mama albo kto bije, to oni zmienią. Ale urodzi, oni są wesoły, tak? Chcą biegać, chcą robić. I mamy oczywiście inne natury, ale chcę po prostu wesołe oni są, mają dużo ten, ale potem
Prabhu, teraz my mamy taki czas, że zobacz, nawet 10 lat dzieci, Prabhu dał przykład, oni znają więcej rzeczy niż my, po stronie, ja nie wiem, wszystko jest dostępne na komputerze. To ja mówię my, to znaczy, że oni znają wszystko, tak? Jak rodzić dzieci, jak jest, oni szukają wszystko, tak? I potem na umysł idzie brudne rzeczy. Ten brudne rzeczy to po prostu daje taki efekt. Ja czytałem na przykład jedna studia, gdzie jest, oni analizowali dzieciaki, kto zaczynał, dzieciaki albo dorosłych, kto wygląda porno na internecie. Tak? I oni, jego umysł zmienia tak, po prostu, że oni zaczynają czuć, że ból ma smak. I to jest problem. Na innym stronie, jeżeli my żyjemy codzien truć, to w końcu umarmy. Tak? A jeżeli my zobaczymy taki rzecz, potem dzieciaki też mają ten motywas, taki speaker, kto mówi, każdy mogę zrobić. Każdy mogę zrobić. Twój kolega zrobił, to ty mogę też zrobić. Nie ma różnicy, tylko pracuj mocny, ale dzieciaki, każde dzieciaki są inne, tak? Każda dusza jest inna. Jedna mogę grać, druga mogę gotować, trzecia mogę biegać lepiej, tak? Ale teraz my mówimy, to społeczeństwo mówi, nie, każdy jest jeden. To jest Mayavad, tak? Wszystkie dusze są jeden. Jeżeli on robi, to ty też mogę zrobić, tak? To też daje frustrację. I nie ma nauki duchowej, dlatego dzieciaki też umarły, tak, Prabhu? Czy to odpowiedzieć, Prabhu, twoje pytanie? Na innym stronie, Prabhu, brak świadomość Krishna, nieważne, czy my jesteśmy młode, czy stare, to jest tylko kwestia czasu, tak? Kiedyś lata nie był taki zaawansowany technologii, to ludzi, wiesz, nie mieli tyle doświadczenia, że świat jest zły, tak? To oni teraz widzą, że świat jest zły, widzą problemy na świat i oni myślą, że nie ma sensu żyć tu, tak? Ale wybaczel jest inny. Wybaczel widzi, że świat ma problemy, okej. Ale z drugiej strony wybaczel widzi, że ten świat też jest otworzony od Krishna. To on widzi Krishna wszędzie. I dlatego on chce korzystać z Krishna energii, na służba Krishna. I tak, i dlatego, jeżeli oni będzie wybaczał, to oni mogą żyć. Jeżeli nie, to ten świat będzie nudny, tak? Ma problemy. I od problemy idzie depresja, tak? Ale kiedy my wiemy, nie, na ten świat materialny Krishna pokazuje, o, tu jest ja, to wybaczał gloryfikuje do Krishna, tak? I korzysta ten, i rozumie na ten świat materialny, jest misja Pana i ja muszę pracować dla Pana, bo ja też muszę opuścić ciało, ale ważne jest, że zaczynam robię pracę dla Boga i Bóg ma misję na ten plan, to on zaczyna pracować i Krishna daje dużo entuzjazm i inspirację, a bez Krishna nie mamy inspiracji, nie mamy nic, tylko inspiracja dla destrukcji, tak? Wystarczy? Proszę o tym, Prabhu? Tak, tak, dziękuję bardzo. Hare Krishna. Tak, Amekhala Mataji? Hare Krishna, bardzo dziękuję, proszę o tym, Prabhu, za twoje pytanie. I nam potrzebno opiekować takimi dziećmi. A mam pytanie stosowno tego, kiedy Prabhu powiedział na lekcji, co my mamy pragnienie, tak, do tego, na przykład, iPhone'u, do jakiejś drugiej rzeczy, tak, i dla mnie troszeczkę niezrozumiało, a jak co, na przykład, my zobaczymy to w inny sposób, na przykład, kiedy, no, to nie chodzi o to, na przykład, ja weźmę, otworzę okno i wyrzucę iPhone, bo to ktoś będzie myśleć, co ja mam jakieś materialne pragnienia. iPhone mi pomaga służyć Krishnie. Tak samo, na przykład, kupujemy drogę sari. Ja rozumiem, co, na przykład, w takiemu pięknym sari, kiedy będziemy robić harinamu, to też służenie Krishnie. I to też
bardzo pomaga w służbie, tak? Co mm-hmm. dołączyć nowe dusze do nas. I to właśnie w jaki sposób rozumieć? Jak co my patrzymy, co to nam dopomaga? Na przykład iPhone. Ja nie będę reklamować iPhone, ale to bardzo dobry telefon, bardzo dobry iPad, bardzo, no można bardzo. Robić, nie wiem, montaż bardzo dobrze, no dużo ja bardzo rozumiem. Dobrych rzeczy dla świadomości Kriszny. Ja jak co ja na przykład będę mieć, ja jeszcze nie, można ja, jak co na przykład kupić jakieś taniej, tak, taniej. On nie będzie ciągnąć, on, nie wiem, nie zmoże zrobić piękne, nie wiem, wideo, piękny tam nagrać, na przykład kirtan, zrobić bardzo dobry montaż wideo. On, no, nie ma takiego, no, programu zabezpieczenia. No, nie zmoże to zrobić, rozumiesz? I w jaki sposób to, bo naprawdę ja bardzo tak akceptowała, kiedy guru powiedział, jak bardzo dobrze, kiedy materzy na harinami, bardzo pięknych sari, tak, ubrani, dużo, dużo takich złotych rzeczy tam na głowie i to po prostu, no wtedy idzie ta miłość Kryszny, rozumiesz? I jak to dobrze decydować i dobrze, czy lepiej tak coś, nie wiem, sari jakieś, no, co by ono było takie proste, ale ono nie będzie takie piękne. I jak to wybrać? Albo najlepsze, jak co możesz, to najlepsze oddawać tak Kryszny, bo to jest służba. Okej. Okay. 1 plus 1, a my Kala Mataji powiedziała, jest 10. Ja powiedziałem, ja rozumiem. A ty myślisz, że nie. Przepraszam. Tak? To jest ten błąd. Ja powiedziałem na lekcję, że 1 plus 1 jest 2. To na innym stronie ludzie chcą nowe rzeczy, bo kiedy kto robi reklamę, to jest nowe, to jest lepsze. To żywa istota ma pragnienia, że cały czas on chce coś nowego, coś lepszego, coś nowego, coś lepszego, coś oryginalnego. I ludzie na świat materialny wie, że dusza działa tak. Chyba oni nie akceptują duszę, ale oni studiują i potem widzą, o, takie są efekty, tak? To oni po prostu robią reklamę. I ludzie myślają, kiedy ja będę mam na przykład nowsza wersja, materialistyczne ludzie, to ten pragnienia, co oni mają na szukanie coś nowego, coś lepszego, będzie uspokojona. Ale tak to nie działa. Oni mają, ale to nie jest Kryszna. Dlatego oni w końcu mają nie satysfakcji. To ja powiedziałem Amekhala Mataji, tak? Że my dlatego czytaliśmy na książki Kryszna Bóg, że każda żywa istota faktycznie szuka Kryszna. To na innym słowie, oni nie szukają nowe, jaki iPhone, nowe, jaki iPad. Ten nowy, ten cały czas, co jest świeże, to jest Kryszna. Cały czas nowy jest Kryszna. A oni szukają Kryszna, ale oni po prostu nie wie, że oni szukają Kryszna. To był punkt, Mataji. Sama. Tak? Na wykładzie. A co Mataji powiedziała, to jest zupełnie, jak powiedzieć, inny temat, tak? To Prabhupada też powiedział, że po prostu ludzie na świat materialny robię inwencję, tak? Na przykład ten iPhone albo coś. Prabhupada nie dał iPhone egzemplarz, ale Prabhupada sam korzystał taki dyktofon, gdzie nagrał wszystko, tak? I tak jest dla nas anukule na Krishnanu. To znaczy, cokolwiek pomaga na świadomość Krishna, to my korzystamy dla świadomość Krishna. I najlepsze rzeczy korzystamy. Tak? To nie był temat, że nie musi być masz nowe sari, nowy iPhone, nowy też. Nie, to tylko był tak, że materialistyczne ludzie nie wie, że ten nowy, nic jest nowe.
Tylko nowy jest. Ale my dyskutujemy i ja chcę po prostu zrozumieć, bo czasami ja myślę, co to, co jest drugie, to po prostu nas odłącza od Kryszny. Ale dla mnie zawsze było tak, Kryszni potrzebno oddawać najlepsze, jak co możesz, to najlepsze. No i w taki sposób ja... Для себе зрозуміть, бо буває саме трошки, ну, трошки трудно для зрозуміння. Так, так, dlatego ja powiedziałem, że dla nas to jest zasada jest taka, że cokolwiek pomaga, że my będziemy na świadomość Krishna i drugi będzie na świadomość Krishna, to my korzystamy. I tak Prabhupada powiedział, tak. Bhakti Siddhanta instalował drukarkę obok bóstwo. Nie ma nikogo myślał, że mogę być drukarka, tak? Dlaczego? Bo on drukuje książki dla Krishna, tak? To na innym stronie, jeżeli my idziemy na Harinam, to dlaczego muszę mieć kiepskie świąt? Muszę być najlepszy świąt, nagramy, tak. Potem dajemy. I potem robimy, ale my musimy być cały czas, świadomość nasza powinna być taka, że kiedy my idziemy na Harinam albo kupimy coś, to jest dla Krishna, tak? To jest ważne, że my korzystamy wszystko na służbę dla Krishna, tak? I ale wszystkim na przykład wielbicielom to nie zmożesz i może ktoś myśli, co to po prostu, nie wiem, i bywa czasami myślę, co możliwe naprawdę, ja mam tak dużo pragnienia, bo ja dużo, no, jakoś, no, nie wiem. No, jak mam... Ale to służenie, no, to nie chodzi o to. Dlatego Mataji Krishna powiedział, ja jestem na ten werset, tak? Powiedział, że ja jestem na środku każdej serce. Krishna dokładnie wie, co idzie na naszym głowy, tak? A druga osoba nie ma. On wie na swój czarno. On nie wie, co ty myślisz, jak ty myślisz, ale ludzie mają opinię. No tak, ale tak. Dobry wybiciel nie ma opinii, tak? A jest jak Prabhupada. Prabhupada to nawet czytał umysł drugiego, tak? To jest tak, dlatego ludzie mają opinię, ale zobacz, pomaga na twój świadomość, praktykowanie świadomość Krishna, czy nie, tak? Czy idzie do Krishna, czy nie. Tak. Po prostu, nie wiem, bywa czasami myślisz, lepiej nie wydzielać się, tak, i to tak będę spokojnie życie, nieżeli kiedy wydzielajesz się, to idę i odczuwasz to jakoś, nie wiem, Mataji Prabhupada. Rozumiesz, o co? No. Prabhupada powiedział, kiedy my zaczynamy uczyć świadomość Krishna, cały czas będzie idzie problemy. Maja nie będzie siedzieć tak spokojnie, ale wybyciel nigdy nie frustruje, tak jak Prabhupada. Prabhupada chce robić służbę dla Krishna i od razu zobaczy, ile problem. Nawet kto ukrył jego Gita. On napisał komentarz, kto ukrył ten. I Prabhupada też sam, Prabhupada powiedział do Shyam Sundar Prabhu, Shyam Sundar Prabhu był na Anglii i on miał nie bardzo dobre ubranie. Tak? I Prabhupada powiedział, Shyam Sundar, masz dobre ubranie. I Prabhupada powiedział to tak, first dress, then address. Jak najpierw imię, potem gdzie ty mieszkasz, coś takiego, tak? To Prabhupada sam powiedział, że jeżeli nie masz Shyam Sundar dobre ubranie, to na Anglii nie będzie poważnie słuchać do ciebie, tak? To mogę cytować Prabhupada, jeżeli kto mówi tak? Dobrze, dziękuję. Jeszcze mam pytanie stosowne dzieciaków, bo tak widzę, co dzieci... Dlaczego oni takie czują szczęście? Oni jak oni po prostu albo to my zapomniali, albo kiedy no,
jeszcze dzieciak, tak? I ty pamiętasz, dusza pamięta i może tak pokazywać prawdziwość, bo właśnie odczuwamy, no na przykład ja odczuwam, bywa czasami w kirtanie, to tak odczuwam, jak czuję siebie dzieciakiem, tak? I to takie szczęście idzie z środka i nie rozumiesz, co z tobą dzieje. Ale dzieciaki, jak co zobaczyć, tak spojrzeć na nich, jak oni tam bawią się, jak coś tam biegają, grają, oni tak odczuwam, co zawsze w takim stanie przebywają. Jak ten stan zawsze, co by przybyło u nas, no teraz, co by my pamiętali, nie tylko to w kirtanie, tak, projawiało się, a w życiu, tak? No, bo dzieci jest... Dlaczego dzieci są takie zadowolone? Bo widzę, o, to jest nowe. Oni szukają to, o, zobacz to. Wszystko jest nowe dla nich, tak? I dla nas też jest tak, kiedy my intonujemy Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. Krishna cały czas jest nowe, każde intonowanie jest nowe, nowe doświadczenie, nowy smak. Dlatego Prabhupada powiedział, że musi intonować 24 godziny. To nie był żart, to nie jest, że Prabhupada powiedział, muszę zrobić, ale to jest smak, jeśli chce czuć, to cały czas powinno być na kontakcie Krishna, a cały czas ma kontakt do Krishna. Cały czas czujesz on po prostu więcej częściej, więcej ten, ale nie maksymalnie częściej, ale Krishna po prostu to jest natura Krishna. Kiedy jest na słońce, to ty czujesz ciepło cały czas, tak? I tak jest, jeśli masz, jeśli my praktykujemy świadomość Krishna, jak Prabhupada powiedział, tak? I to będzie takie doświadczenie. I Krishna, ile Krishna jest na twój życiu, tyle ty będziesz czuje ten smak, tak? I potem cały czas ma entuzjazm. Dlatego Prabhupada, zobacz, ile entuzjazm Prabhupada miał. 70 lat, tak? I ile entuzjazm. Więcej niż nawet młodsze ludzie nie ma. No tak. No, dlaczego? Bo Prabhupada cały czas miał Krishna. Ale on na innym poziomie. On... Prabhupada no, nie na innym. Tak, zobacz. Niemożliwe. No to nie. Prabhupada powiedział, on jest na innym poziomie, ale Prabhupada dał i wszystkich jego uczniów testo. Zobacz, kto bardzo dobrze otrzymuje instrukcje Prabhupada. Zobacz jego ucznik. Oni też są zadowoleni. Prabhupad, kto powiedział do Prabhupada? Prabhupad, ty jesteś na innym poziomie. Prabhupad powiedział, zrób, co ja mówię, ty też będzie na ten sam poziom. Ty też mogę intonować, też mogę praktykować. Gdzie Prabhupad mówi, ktokolwiek robi tak, będzie. Oczywiście Prabhupada jest Prabhupada, on jest acharya, ale co on dał instrukcji, to on praktycznie pokazywał, że kto otrzymuje moja instrukcja, co idzie od Krishna i implementuje, to on będzie ma taki owoc. Na innym stronie to jest, Prabhupada powiedział, świadomość Krishna to jest nauka. Nieważne, czy ty aplikuje, czy kto inny aplikuje, będzie. Czy to wystarczy, Michala Mataji? Tak, mam jeszcze pytania, ale to później, to już następnego razu. Bardzo dziękuję za wykład i za odpowiedź. Tak, Indulika Mataji? Ja chciałam dodać do tego szczęścia dzieci, nie wiem, czy mogę? Tak. Właśnie. To szczęście dzieci to nie jest czyste szczęście, to nie jest szczęście z świadomości Kryszny. Głupcy w tym świecie też są szczęśliwi, tak? Nie tylko dzieci. Także to szczęście dzieci, no dzieci też, Guru Maharaj często mówi, że dzieci chcą się cieszyć, są egoistami, nie zdają sobie sprawy jeszcze, tak, nie mają tego doświadczenia świata materialnego, nie mają złych takich doświadczeń, więc wszystko dostają, rodzice im służą, więc czują szczęście, tak? Nie mają jeszcze, są dzieci, które żyją na przykład na wsi, nie widzą, nie mają tych bodźców
że co chwilę nowe zabawki, nowe to, nowe tamto, biegają sobie po łące, są szczęśliwe, mają kochających rodziców, ale to nie jest szczęście to samo, co szczęście wynikające z świadomości Kryszny, tak? To tylko tyle chciałam dodać. Super, Mataji. Hare Krishna, ja właśnie mówiła o dzieciakach wielbicielu, bo z nimi zajmuję się i na nich patrzyła i chciała zrozumieć. Ale czy wszystkie te dzieci praktykują świadomość Kryszny, czy są tylko dziećmi baktów? To jest bardzo głęboki temat i ogólnie dzieci chcą się cieszyć i chcą radości, tak? I mało które dziecko jest poważnie zaangażowane w proces świadomości Kryszny, co możemy zobaczyć nawet w świątyni, tak? Ale im po prostu potrzebny czas, ja nie wszystko będę wiedzieć i znać. Dzieci muszą mieć przykład. Jeżeli nie będą miały przykładu od rodziców, przyjaciół, to czas będzie działał na ich niekorzyść, tak? To nie jest tak, że czas, potrzeba im czasu. Potrzeba im dobrego przykładu, opieki, miłości. To ja zgadzam się. Tak? Ja też widziałem, tak? Swaindulekha Mataji powiedziała, jest wielbiciel i ten, i ona miała dzieciaki, tak? 15 lat ona po prostu zaczynała robić, co rok on robi więcej głupie rzeczy, tak? Jego mama mu powiedziała, tak? To nie znaczy, kto urodzi i masz od razu, tak? I ona to nawet dostawiła pierwsze ziarny od ręce wielkiego sanyasi na Iskonie, tak? To przykład jest bardzo, bardzo poważny. A drugi, ja też znam ten wielbiciel, oni mają córka chyba 7 lat albo coś. I ona po prostu, jego rodzina cały czas pracuje, nie, że o, czas będzie. Nie, po prostu mają uwagi do dzieci, nauczy sami, takie siostry uczy razem. I co oni mają? Oni mają taki fakt, że po prostu ta 7-8 lat dzieci, ona chce nauczyć, tak? Do każdego, tak? To jest tak, że przykład jest bardzo ważny. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że każdy może zmienić swoje dzieci. Dzieci też ma swoje karmy i takie rzeczy, ale mówię, że opiekowanie jest bardzo ważne, że oni muszą być, ma przykład. Mama, tata też musi praktykować, tak? I dobry przykład, tak? Jest taka Mataji, Diana Kunda w Iskonie. Ona zajmowała się pracą nad właśnie, nie pamiętam tego tytułu, ale ona pracowała z dziećmi i robiła pracę właśnie doktorancką na temat dzieci. To było w powiązaniu ze świadomością Kryszny i tam punktowała właśnie czystość dzieci, pożądanie, przywiązanie. U małych dzieci punktowała właśnie pożądanie, jak wygląda przywiązanie do ciała. Nie wiem, czy to mi się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że dzieci rodzą się czyste, bez przywiązania materialnego, tak? No tak. Także myślę, że może uda mi się znaleźć kontakt do tej Mataji, to bym skontaktowała ją z Amekhalą, bo myślę, że Amekhali przydałoby się taka wiedza, że to nie jest tak, że dziecko jest fajne, miłe, radosne i to oznacza, że to jest świadomość Kryszny i że to jest prawdziwe szczęście, tak? To nie jest prawdziwe szczęście. Dobrze, to Mataji będzie dać ten kontakt. Poszukam, tak. Bo to była dość taka ważna osoba w Iskonie w latach 90. Mam nadzieję, że nadal jest w Iskonie. Dobrze. Dobry ten punkt. Dobrze, to czy kto ma jakieś pytanie?
Michala Mateji, masz jakieś pytanie? Czy... Już dziewiąta. Dobrze. A, już... Po prostu dobrze. Muszę tutaj zrobić. Jai, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, bardzo dziękuję za wykład, Hare Krishna.